10. jubileuszowy powiatowo-gminny plener malarski za nami. W tym roku odbył się on ważnie. I chociaż pogoda nie dopisywała, to artystom twórczej weny nie brakowało. Oceniali siebie nawzajem, aż wybrali według nich najlepsze prace tegorocznego pleneru. Każdy z uczestników otrzymał wyróżnienie w postaci statuetki, a także została przyznana taka nagroda główna za najlepszy obraz wykonany podczas tegoż pleneru. Otrzymała go pani Jadwiga Namyślak. Oprócz tego bardzo miła nagroda dla Kingi Hellman za najlepszy, najbardziej obiecujący debiut malarski. Słodka nagroda dla najmłodszego uczestnika, która ona tutaj, Wiktoria Popławska, z mamą uczestniczyła przez cały czas i naprawdę bardzo ładny obraz wykonała w technice nakładania farby szpachelką. Impreza rozwija się z latami i cieszy się wzrastającą co roku liczbą uczestników. Oprócz dorosłych artystów równorzędnie w plenerze udział brały także dzieci. Organizatorami pleneru był powiat wejherowski, gmina Szemud i Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. W powiecie wejherowskim przywiązujemy wielką wagę do spraw kultury. Wiele inicjatyw rodzi się też w gminach naszego powiatu. A gmina Szemud bodajże jest tutaj najbardziej aktywną, więc mamy ludzi utalentowanych. Dobrze jest, iż Urząd Gminy Powiat Wejherowski poprzez organizowanie takich imprez odnajduje te talenty, daje szansę tym ludziom pokazać się. Dla gminy przede wszystkim to jest też pewna promocja, którą... Dzisiaj to jest 10. jubileuszowy już plener malarski. Najważniejsze jest to, że przez 10 lat jest to utrzymywane cały czas. I jak coś się kiedyś zaczęło, że to pielęgnujemy, jest utrzymywane. I tutaj widzimy sporo artystów, którzy wcześniej zajmowali się rzeźbą, artystów, którzy co roku praktycznie przyjeżdżają. No i fajne rzeczy, myślę, że będą powstawały w kolejnym miejscu w naszej gminie. Przez ostatnie 3 lata w różnych miejscach byliśmy. W centralnej części, ostatnio w zachodniej części w zeszłym roku, a w tym roku jesteśmy tu w wschodniej części, ważnie, gdzie też jest ładny widok na jeziora, lasy kaszubskie. No i myślę, że klimat pewnie będzie tutaj bardzo dobry. Wspaniale, że są dorośli, dojrzali artyści, którzy spotykają się cyklicznie, którzy dzięki tym spotkaniom rozwijają się, bo tak o tym mówią, że te spotkania bardzo ich rozwijają. To oprócz tego właśnie mamy młodych ludzi, którzy malują, którzy chcą malować, którzy chcą się spotykać przy tego rodzaju twórczości i to będziemy hołubić i myślę, że w przyszłych edycjach również podkreślać i rozwijać, bo jak się spotka dojrzałość z młodością, to daje najwspanialszą mieszankę i najwspanialsze efekty. Ale nie tylko nauce i samorozwojowi służą plenery malarskie, a także, jak mówią sami artyści, po prostu integracji i kontaktom towarzyskim. Malowanie to jest taka odskocznia od pracy, jest to taka pasja. Cudownie, że można się spotkać z takimi fajnymi ludźmi, bo malarze to są fantastyczni ludzie. Oprócz tego, że tworzą, to mają poczucie humoru, są fajni, życzliwi i tworzą takie grono, które się lubi, które się wspomaga. Mamy też te zajęcia nasze, te spotkania, to malowanie, to jest takie, takie odskocznie od życia, takich trudów i tych problemów, które nas otaczają, a tutaj ludzie się kochają, tworzą fajne rzeczy, można popatrzeć, można się dużo nauczyć. Na tym plenerze jestem już po raz 5, po prostu przyjeżdżam tu, no może tak powiem, może nie tyle dla gminy, co dla ludzi, ponieważ spotykamy się tu systematycznie, rozszerzamy nasze horyzonty, spotykamy nowych ludzi, doskonalimy warsztat. Jak ktoś powiedział, że jeden dzień, jeden plener daje tyle, co jeden semestr na uczelni. Każdy z nas malarzy jest w pewnym sensie takim samotnikiem trochę swojej pracowni. I jeżeli nadarza się okazja spotkać się z tak wspaniałym towarzystwem pod tytułem i pod egidą tego malarstwa, apetyt na sztukę, obojętnie jak nasze przyjaciółki czy stowarzyszenia, które tu uczestniczą, nazwiemy to, to człowiek żyje. Jesteśmy rodziną wspaniałą, pięknie się czuję, jeszcze nigdy w życiu nie wiedziałem, że tyle sióstr będę miał wspaniałych. Szanują się wzajemnie, wspierają, uczą od siebie. Nie ma wśród nich podziału lepszy, gorszy, profesjonalista czy amator. To ostatnie określenie zresztą ma dla nich zupełnie inny wymiar. Amator jest piękną nazwą, więc każdy człowiek, który coś kocha czy coś lubi, jest amatorem. To słowo jest adekwatne do tego, nieważne czy to profesjonalne czy nieprofesjonalne. Powiem jedno,
wielką mam radochę, jeżeli powiedzmy człowiek, który dla przyjemności maluje, jego obraz jest sprzedany, ktoś kupuje i wręcz jeszcze dziękuję za piękny temat. Bardzo się zawsze cieszę i mówię, słuchajcie, malować należy, ale również jeżeli pójdzie to do ludzi, komuś będzie zdobiło życie, czy kolorem, formą będzie mu rozjaśniało, szczególnie te dni zimowe, to jest wielki zaszczyt, a zarazem to jest mobilizacja do następnej pracy. Bo masz to poczucie, że komuś zdobisz, bo jak ktoś do domu wprowadza twoją pracę i mieszka z tym, słuchaj, żony nie widzi, a na ścianie twój obraz widzi w sypialni, jak otwiera oczy. Tak. Nigdy nie można mówić o nas, że my jeździmy tylko sprzedawać, zarabiać, ale również dajemy jakąś tą cegiełkę na rzecz kultury, tak? No, redaktorze. Jest to może nieobliczalne, ale fakt jest taki, bo widzimy reakcję ludzi. Widzimy reakcję dzieci, młodzieży, którzy dotykają płótna. Ja mówię, dotykajcie, nie bójcie się, nie, proszę bardzo. Czują zapach olej lniany, terpentyna, to właśnie ten czar, tak? Także no, ta nasza rola nie tylko jest komercyjna, ale również edukacyjna, co nas bardzo cieszy, tak? Nieraz matka przechodzi sobie, ale dziecko ją ciągnie i przychodzi do nas. My dajemy pędzel, pozwolimy tam na tym płótnie coś tam zrobić, jakie kreski. Jak wspomnieliśmy, pogoda nie dopisała podczas pleneru, tak więc artyści zmuszeni byli tworzyć w zamkniętych pomieszczeniach. Okazuje się jednak, że dzięki współczesnym dobrom technologicznym takie sytuacje nie stanowią dzisiaj wielkiej przeszkody. Nie było takiej techniki. Ludzie musieli wychodzić na zewnątrz, malować o jednej porze, bo to słońce prawie. No teraz są aparaty, robi się zdjęcia, malujemy ze zdjęć i wtedy już uchwycimy to, co byśmy chcieli przekazać. Już teraz nie potrzeba siedzieć tam i pilnować godziny, żeby prawie to słońce było. Zrobię zdjęcie, przychodzisz potem w pracowni, sobie kończysz to i albo szkicujesz, nie? Od czego mamy komputery, od tego mamy, że podspieramy się innymi malarzami. Każdy ma swojego ulubionego, lubi włączyć sobie na przykład tam, no ja na przykład sobie Sacharowa włączam i wtedy jestem w swoim żywiole. No, ale to nie tylko. Podglądamy się, no, po prostu się podglądamy. Jak przystało na prawdziwy wernisaż, nie obyło się też od uroczystego bankietu zakończeniowego, w trakcie którego artystom, malarzom prezentowali się artyści muzyczni w mini koncercie. Jestem specjalna gwiazdo, pędzango, pędzango. Wystąpił Filipe Alvarado, wprowadzając nas w świat muzyki rozrywkowej, oraz Aleksandra Pesz, która oczarowała wszystkich ariami operowymi. Następny plener za rok, gdzie? Jeszcze nie wiadomo, ale organizatorzy zapewniają, że będzie na pewno.